I tak to wygląda, to nasze jezioro, to nasza ścieżka rowerowa przez jezioro, właśnie z tej perspektywy. Most pod wodą. Witamy wszystkich serdecznie dzisiaj z wypadu rowerowego. Jedziemy do jeziora, do miejscowości Bow Creek. To jest miejsce, które powstało nie tak dawno w swojej ciekawej odsłonie, ponieważ tutaj pewien pan projektant, konstruktor wymyślił trasę rowerową po środku jeziora. I ta trasa rowerowa jest bardzo specyficzna, ponieważ jedzie się równo z taflą jeziora, więc jedziemy dzisiaj zobaczyć to miejsce i to jest ciekawe i fajne. Kupiliśmy sobie z Agusią rowery, mamy nowe rowery. Uważaj, nie wyjeżdżajcie dzieci, bo tu szybko jadą na tej ścieżce, już musimy jechać. I co ciekawe, śmigamy razem z dziećmi, dlatego zapraszamy Was dzisiaj w to ciekawe miejsce. Dotarliśmy do naszej ścieżki rowerowej przez jezioro. To co można zobaczyć, to ciekawa rzecz, jak tam właśnie ta ścieżka przebiega. Zobaczcie, jest równo z lustrem wody. Dzieciaki się bawią. Proszę bardzo. Dzieciaki się bawią w jeziorze. Jaka woda? Ciepła do kąpania, taka akurat? Asfalt, żeby asfaltować. To miejsce jest uznane. To miejsce jest uznane jako jedno ze 100 ciekawszych miejsc, chyba do zobaczenia, nie wiem teraz czy w Belgii, czy gdzie, ale no jest to jakaś tam atrakcja turystyczna, bo faktycznie to wygląda dość ciekawie. To jezioro, ten most, czy ta ścieżka jest zbudowana na drewnianych palach, które są pod spodem, dlatego to nie niszczy w żaden sposób całego ekosystemu. Czyli ryby i wszystkie inne zwierzętka mogą przepłynąć pod spodem. To nie szkodzi. Pod tą kładką. No i wygląda to bardzo atrakcyjnie, ciekawie. Ktoś miał fajny pomysł. Thank you.
Jedziemy teraz w stronę jeziora i za chwilę przez nie przejedziemy ścieżką rowerową. Będą wystawać nam tylko głowy z jeziora, ponad tafle wody. Także ruszamy, ruszamy, powolutku. Jedziemy teraz przez jezioro. Uwaga, go! Jedziemy! Jedź, Kubu! Tak wygląda ta ścieżka. Będziesz się mógł bawić. Ja się chcę bawić. Jesteśmy na środku jeziora. Jesteśmy po raz kolejny w Bow Creek. Przepiękne tutaj miejsca. To jest to miejsce, gdzie jest przejazd przez jezioro, ścieżka rowerowa przez jezioro. I to, co jest fajnego tutaj też, to takie ogrody botaniczne jakby. Sporo jest. Już idziemy. Kaleczka, poczekaj. Sporo jest tutaj takich terenów porośniętych, ładnie zadbanych kwiatami, drzewkami różnymi. Super to wygląda. Spróbujemy troszkę to też pokazać. Ja do tego. Jest góra. Po co jest ta góra? No te glony się tu przyklejają? One się przy... Jaka góra, Kubusiu? Taki uskok? Taka mały wodospad się robi. No.
Dojechaliśmy teraz w drugie miejsce naszej dzisiejszej wycieczki. Już jest w sumie wieczór, bo już jest po siódmej. I tutaj teraz będziemy jechać ścieżką w koronie drzew. Tak to wygląda tutaj. Można zjeść muchy po drodze. I zaraz szukamy wjazdu. O, musimy jechać tutaj, patrzcie, tam jest zakaz wjazdu, to jedziemy tutaj. Proszę bardzo, i tu wjeżdżamy. Straight. I powolutku sobie jedziemy. Nikt z naprzeciwka nie pojedzie. I tutaj jest nachylenie 4 stopnie, Agusia, tylko. Także możemy wjeżdżać w koronę drzew. Ciekawie ktoś to wymyślił. Tak, no. Ktoś chyba zjeżdżał z góry. Tak. Ktoś tam zjeżdżał z góry. Jest 400 i coś pali. Ale super niaście. To jest karuzela dla rowerów. Wow! Ale super! No to jest atrakcja. Warto było tu dzisiaj przyjechać. Z nimi pilnować, żeby tam nie zacięli nam. Agusia mnie wyprzedziła, przyłożyła. A ja jadę z tyłu. Uwaga, będzie nas ktoś wyprzedzał na prawo. I jesteśmy w momencie kulminacyjnym. Stajemy. Ktoś jedzie, uwaga. Tam zjechał na dół. No, pani zjechała na dół. Super to wygląda tutaj. Patrzcie, no jesteśmy. Ale ktoś wymyślił. Fajnie, Kubusiu? Podoba ci się? Można skakać. Można skakać. Klarka. Klarka, a tobie się podoba na dół? Tylko powoli z górki będziemy musieli jechać. Będziemy jechać powoli? Żeby się nie wyrżnąć, bo jak tu się wyrżniesz, to się pozdzierasz. Tu jest ostro. Pokaż, jaki dzisiaj miałaś wypadek, Klarusia. No pokaż. Był wypadek dzisiaj na rowerze? Trochę był, nie? Panie rowerzysto, proszę poczekać. Agusia, jedziemy? Ale super. Ciekawa jest ta ścieżka rowerowa tutaj. No zobaczymy, teraz będzie zjazd. Będę próbował to sfilmować. Mam nadzieję, że się nie wygrzeje. No i zjedziemy. Faktycznie łagodnie można zjechać. Wczoraj wcale nie trzeba się namęczyć. Jest super. Co ty masz za pomysł? Pomysł na taki gałęź. Kubusiu, idziesz tacie na pomoc? A. A, no dobra, zjeżdżamy na dół. Uwaga, panie jadą w dół. Czekajcie, uwaga. Dobra, i my też.
Jedziecie? Filmuję was. Pomachajcie. Kto tu jedzie? Hello. Ale jedziecie. Tylko powoli, bo się martwimy o was. Klarcik, jak się jechało? Uważaj, bo ktoś tu jedzie szybko. Klareczko, powiedz, jak ci się jechało dzisiaj na rowerku. Fajnie? Szybko? Co? Co jest? Pewnie jakiś robak jeje. Powiedz mi, czy fajnie się jechało? Super, nie? Chodź, Klarcia. Kto tu wyjeżdża na dół? Kto tu jedzie na dół? Wow! Kto zjechał? Udało wam się? Wracając na parking, dotarliśmy do czegoś takiego. Jest napisane, że to jest sztuka naturalna. Plecionka taka, plecionka. Co to za sztuka, Kubusiu? Żeby tam można było wejść, ale tam chyba nie można wejść. Oczywiście, że nie. No ale wygląda to tak. Żeby można wejść? Nie, do środka nie. Ale wygląda to tak. Jak taka fajka. Gdzie mrówki? Na drzewie? A, zobaczcie, jakie tu mrówy wchodzą na drzewo. Chyba co? Mam jego dom. No, tu jest ich dom. Ale tu jest tych mrówek. One się tam... Patrzcie, ale tu ile. Zobaczcie. No. Chodźcie, idziemy, bo nas oblezą. Co to jest oblezą? Że obejdą, wejdą na nas. Kończymy nasz dzień na placu zabaw dzisiaj, jeszcze leśnym placu zabaw, mini placu zabaw. Ale fajny. Ale fajny plac zabaw. Trudny. Trudny, Kubuś, Klarka? Trudny, nie? O, musi być ten drzewo. Patrz, tutaj pokazują, że ma. No. Zobacz, słuchaj. Tu właśnie wszystkie możliwości. A, poczekaj, Klareczka. Bosland, tak, las Bosland. Ja to widziałem w tym, w internecie. To po Benidorm to jest. A, widzę. Las. Właśnie tutaj jesteśmy. Welcome. Welcome in Bosland. To nawet nie jest welcome in Bosland. Po niderlandzku. Welcome. No i ten, i tutaj jest, a, tu widzisz, są wiatraki. Wiatraki, widzisz, jakie tereny, jeziorka jakieś. I tutaj ścieżki rowerowe. O właśnie, tutaj widać te ścieżki rowerowe. A, tutaj domki między drzewami bardziej niż na drzewie. No właśnie. I tu była też ta trasa. Trasa w korony drzew. Właśnie, także tutaj kleszcza można złapać. O, proszę bardzo, w lesie, jak to w lesie. No i tu się bawimy. Dalej. Jesteśmy mocno zmęczeni, nie, Agusia? No, troszkę tak. Trochę zmęczeni, dzieci chyba też. Nawet nie wiem, która jest godzina. Ale zaraz wracamy do domu. Ale śmigacie. Powoli, powoli, powoli! Ale śmigacze z was! Dobra. Zbieramy się pomału, co? Dzieci. Bo mamy 100 km do domu jeszcze i prosto do łóżka pojedziemy. Także kończymy dzisiaj nasz dzień. Ten film pewnie nie był długi, bo nie mam tyle materiału. Jeszcze muszę opanować sztukę jazdy na rowerze i filmowania.
i koordynacji dzieci, żeby jechały do prawej strony, jak jedziemy ścieżką rowerową, bo tu jest w tych regionach i w ogóle w Belgii i w Holandii bardzo dużo rowerzystów i jadą szybko. Dzieci się znowu w tle chyba kłócą. Jeżdżą bardzo szybko, więc trzeba uważać, żeby nie wyjechać do lewej strony, no ale sobie dzielnie wszyscy radzimy i odkrywamy rowery. Mamy drugi dzień rowery i jesteśmy tak podekscytowani, jakbyśmy kupili nowy samochód. Prawda, Agusiu? Bardzo. No. Bardzo. Chcę dodać, że twój syn z kolei bardzo lubi jeździć po lewej, bardziej po lewej stronie niż po prawej. Po prawej, no właśnie. Kubuś bardziej do lewej albo środkiem, Klarcia do prawej. Ale super, no teraz możemy jak równy z równym z Klarcią i z Kubusiem jechać. Dzisiaj byliśmy w dwóch super miejscach, właśnie ścieżka przez jezioro i ścieżka rowerowa do Korony Drzew. Taki krótki tylko flash z tych dwóch miejsc, bo pewnie no za dużo nie ma materiału, ale można to zobaczyć. Jest to na pewno ciekawa atrakcja. Dzieci rządzą jeszcze na koniec. Tu są zagadki, ale chyba po niderlandzku, w lesie Bosland. Wszystkie dziki wypłoszyłeś, Kubu. Now this way. Dobra, now this way and go to home. Kubuś tutaj znalazł takiego ptaszka jeszcze. W lesie, z drewna. No nic, kończymy nasz dzisiejszy dzień. Klarcia krzyczy, że bąk. Kończymy nasz dzisiejszy dzień w tak pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych. Piękny las, piękne miejsca. Wracamy do domu, bo mamy z godzinę, półtorej godziny drogi jeszcze. Musimy jechać. Pozdrawiamy wszystkich i do następnego vloga. Super. Pozdrawiamy mocno. I koło ptaszka Kubuś pozdrawia. A Klarka też? Pozdrawiamy.